Pałac w Kujawach popada w coraz większą ruinę. Mieszkańcy miejscowości i okolic pytają, czy obiekt czekają jeszcze lepsze czasy, a urzędnicy przypominają o stanie prawnym obiektu. Bartosz Sadliński. Neobarokowy pałac w Kujawach ma ponad 5000 m2 i pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Należał do rodziny von Thiele-Winkler, właścicieli pałacu w Mosznej. W Kujawach mieścił się zarząd ich majątku. Budynek przetrwał II wojnę światową, a w PRL-u był użytkowany. Mieszkańcy Kujaw i sąsiedniej Zieliny mają mnóstwo wspomnień z nim związanych. Pamiętam to jeszcze jako dziecko, gdzie tam czasami przychodziłam do mamy do pracy, ośrodek szkolenia rolniczego. To było wtedy dla nas takie magiczne miejsce. Piękny hol, kominek. Dla ludzi takich jak my ze wsi to było na miastka zamku, pałacu. W 1987 roku miało miejsce tutaj na ślub z moją żoną Ewą. Rodzina mojej żony Ewy mieszkała tutaj przez wiele lat pod tym tunelem. I to żyło, w tych latach to żyło. Z drugiej strony, później zobaczymy, może był klub rolnika tak zwany i miejsce takich spotkań młodzieży. Dyrekcja Stadniny Koni, klub rolnika, czyli praktycznie było to takie centrum kulturalne. Pracowałam tutaj do 93 roku, czyli praktycznie do końca w bibliotece. Mieliśmy tutaj filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach. W 1993 roku pałac przeszedł w ręce prywatne. Niestety nie udało nam się skontaktować z właścicielem. Obiekt popada w coraz większą ruinę. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej. Jak chodzimy tutaj do kościoła, to każdy się tylko ogląda. Kolejne okno wybite lub otwarte, klamek nie ma, drzewa się walą, więc smutny widok. Mogłoby być dużo rzeczy w tym miejscu. Mogłoby być jakiś hotel, sanatorium albo... Pomysłów na pewno by się znalazło dużo, żeby do realizacji tutaj miejsce jest potencjałem, więc nic, tylko konkretnego inwestora wpuścić. Inwestycje w zabytkowych obiektach są bardzo kosztowne i w praktyce trudne do wymuszenia na właścicielach. Ponadto z roku na rok remont budynku będzie wiązał się z coraz większymi kosztami. Aktualnie pałac w Kujawach trafił pod młotek. Jest prowadzone postępowanie przez komornika, który oszacował wartość tego pałacu na około 2 milionów złotych. Natomiast pałac ma zostać sprzedany za cenę w drodze przetargu. No, jego cena wywoławcza wynosi 1 750 000 złotych. Pałac czeka na kolejnego właściciela. Może to on okaże się dla obiektu rycerzem na białym koniu. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski.